Mówi się? Mówi się. A ja w ogóle was nie widzę całkowicie, absolutnie to światło tak daje po oczach. Słuchajcie, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Czuję się trochę jak list pasterski, czytamy w trakcie mszy. Jest fantastyczna atmosfera, wszystko się dzieje, wszystko się dzieje. Ale trudno, nie ma wyjścia. Nie umiem śpiewać, tak jak powiedziałem to naszym przyjaciołom, instruktorom. Śpiewam tak, że mógłbym być wysyłany jako broń w różne rodzaje zapalne ziemi, ewentualnie mogę służyć do torturowania, jeżeli ktoś by potrzebował, to chętnie polecam swoje usługi, oczywiście wystawiam faktury. Natomiast kiedy tu przyszedłem, to pomyślałem sobie, że czuję się, jak zacząłem słuchać tego, jak pięknie śpiewacie, to poczułem się jak w Kasisi. W tym moim drugim domu w Zambii, w południowej części Afryki, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że was jest 235 chyba osób, tak? My mamy prawie tyle samo, bo prawie 260 dzieciaków. Więc jak wyobrazicie sobie, jaką grupą się zajmujemy, to jest mniej więcej ta grupa plus jeszcze kawałek, gdyby nam się chciała jeszcze odrobina ukryć. A drugi powód to jest taki, że jak się was słucha, was i waszych instruktorów, to można mieć takie poczucie, że to jest żywy dowód na to, że Bóg rzeczywiście istnieje i działa. I że to, co Jezus pozwala wam robić, co przez was robi, jest żywym dowodem na to, że On ma rzeczywiście moc. Ja mam dokładnie to samo uczucie, kiedy jadę do Kasisi. Kiedy zanurzam się w tej miłości, w tym szczęściu, w tej radości, które tak naprawdę dzieje się tam, mimo tej całej biedy i całego tego nieszczęścia, z którym my się tam borykamy. Siostry, to są polskie siostry, służebniczki starowiejskie, pracują tam od bardzo dawna, pracują jako pierwsze z dziećmi w Zambii, z dziećmi chorymi na AIDS, z dziećmi nosicielami wirusa HIV. U nas w sierocińcu dzieci chorych na HIV, AIDS jest około 60-70 w tej chwili, ale znaczna ich część pozostałych ma gruźlicę, ma różnego typu niedożywienia, z którymi przychodzi, boryka się z różnego typu wadami wrodzonymi i tak dalej, i tak dalej. Naszym zadaniem, siódmym zadaniem, bo my im tylko pomagamy, jest to, żeby te dzieci miały 5 posiłków dziennie, miały opłaconą w pełni szkołę, miały zapłacone wszystkie koszty leczenia i miały taką przyszłość, jaką sobie wymarzą, a przede wszystkim, żeby miały mnóstwo miłości. I wiem, co mówię, bo przejeździłem kawał świata, widziałem sierocińce i w Azji, i w Ameryce Południowej, i w Afryce, a zostałem w Kasisi, dlatego, że tu jest tyle miłości, że nie będę wam opowiadał o dzieciach głodnych, które leżą z wzdętymi brzuchami, chodzą po nich muchy, nie będę żebrał od was. Chciałbym was zachwycić, chciałbym wam pokazać miejsce, w którym chrześcijaństwo jest tak przeżywane, że przyjeżdżają ateiści i się nawracają. Gdyby jakiś ateista przyszedł dzisiaj tutaj na ten koncert, jestem przekonany, żeby się nawrócił, jestem przekonany, że jak pojedzie do Kasisi, to poczuje chrześcijaństwo po prostu całą sobą. My w Kasisi, ja założyłem fundację, bo najpierw sam tam jeździłem przez parę lat, próbowałem robić co mogę z własnych pieniędzy, z własnych środków, ale uznałem, że fajnie by było zaprosić do tego innych i zaprosić ich tak, żeby poczuli, że każdy może się w to włączyć. I dla nas równie ważna jest modlitwa kogoś, dobre słowo, list wysłany do dziecka, dobry list wysłany do siostry Marioli, która te sierocińce sprowadzi, jak wasze 10 zł, czy wasze 5 zł, czy wasze 50 zł. Moja zasada, na której się opieram, to jest crowdfunding, tak zwany, modlitewny, emocjonalny i finansowy. Ja nie chcę, żeby ktoś mi dał od razu 500 zł. Ja chcę dać, super, bardzo się z tego cieszę. Ale ja wolę, żeby mi dał 10 zł co miesiąc, albo 5 zł co miesiąc, albo 50 zł co miesiąc, tyle ile może. Mało, ale regularnie. Bo ja wtedy będę wiedział, jak te pieniądze zainwestować, będę wiedział, że je mam i będę mógł otwierać kolejne projekty. Myśmy z siostrami tych projektów otworzyli już kilka. Otworzyliśmy spiżarnię. Na naszej stronie internetowej możecie kupować produkty żywnościowe, które my później w Zambii kupujemy naszym dzieciom. Macie program lojalnościowy, zbieracie punkty, dostajecie później prezenty, które dzieciaki robią, które my z Zambii przywozimy. I możecie zaangażować się w adopcję wirtualną, mieć swojego podopiecznego kasisi, który wie o was i się za was modli. Możecie włączyć się w któryś z naszych projektów specjalnych. W 2 miesiące 10 złotówkami, 20 złotówkami zebraliśmy pieniądze na ambulans, na karetkę, której potrzebowaliśmy do takiego skrzydła szpitalnego, które ja wcześniej wyremontowałem, a teraz go wyposażyliśmy, bo do szpitala mamy 40 km i do lekarza. I teraz nasze dzieci mają gdzie chorować, mają też gdzie umierać w godnych warunkach, jeżeli nic już nie jesteśmy w stanie zrobić. Precious, które tutaj widzieliście na tych filmach, dziewczyna 21-letnia, która na chwilę wyszła z Kasisi,
i wróciła do Kasisji, żeby umrzeć, udało nam się ją uratować. Pan Jezus ją uzdrowił, siostry ją uzdrowiły swoją miłością. Została uzdrowiona dzięki temu, że mieliśmy warunki, w których mogliśmy pozwolić jej chorować. Takich warunków nie ma nigdzie. W promieniu powiedziałbym noc spokojnie 200 km, nawet więcej. Powiedziałbym, że takich warunków nie ma nigdzie w Zambii w tej chwili, jakie my jesteśmy w stanie tym dzieciom stworzyć w naszym małym, prostym domu w Kasisji. Franek, jeden z naszych, można powiedzieć, patronów, naszych ulubionych dzieciaków, 16-latek, trafił do Kasisji, ważył 18 kilo. Film o nim też możecie zobaczyć na naszej stronie. Myśmy przez 3 lata próbowali wyrwać go śmierci, nie udało się. Franek umarł 7 stycznia. Jego umieranie, jego odchodzenie oglądało 500 000 ludzi w Polsce. Śledzili codziennie, pytali, co u Franka, co się dzieje. Po śmierci Franka zaczęliśmy dostawać maile od ludzi, którzy mówią, 20 lat się nie modliłem. Popatrzyłem na Franka, zaczynał się modlić. Chłopak chory na HIV, homoseksualista, pisał do mnie, słuchaj, chciałem się zabić, ja już myślę, że to nie miało sensu. Popatrzyłem na tego gościa, jak on walczy i teraz chcę walczyć tak jak on. Świadectwo za świadectwem, historia za historią. Mały chłopak, który nic nie osiągnął, nic nie zrobił, nic nie napisał, uczył nas wszystkich życia tak, że na wszystkim kapcie spadało. To, o co dzisiaj przychodzę was prosić, to żebyście się uśmiechnęli do Kasisji, żebyście się uśmiechnęli do naszych dzieciaków, do tych 260 wspaniałych młodych ludzi, których czasami siostry ratowały z ulicy, czasami pielęgniarki wyciągały z toalet w szpitalach, bo i takie przypadki mamy, czasami byli wrzucani do ogniska, czasami byli gwałceni, bici, tutaj znajdują dom, zaczynają na nowo i wierzą przede wszystkim, że mogą być kochani. To, czego ja od was chcę, to tego, żebyście się do nas uśmiechnęli. I to już jest wszystko, co nam tak naprawdę potrzeba. Jeżeli możecie zrobić coś więcej, na przykład zalajkować nas na Facebooku, dzieci uwielbiają patrzeć, jak rośnie liczba ich przyjaciół, których mają na całym świecie, zróbcie to. Jeżeli możecie adoptować któryś z naszych dzieci wirtualnie, albo modlitewnie, emocjonalnie, czy to się zwierzący, czy nie, pamiętać o tym dziecku, super. Jeżeli możecie zrobić adopcję materialną, super. Jeżeli możecie włączyć się w któryś z naszych projektów, jeszcze lepiej. Ja niestety mam ten problem, że mam pomysłów dużo, a nie mało. I cały czas po prostu otwierałbym nowe projekty. Teraz pojechaliśmy na taką tamę, zobaczymy, że ludzie nie mają co jeść. Krokodyl ich atakuje, za chwilę wszyscy tam zginą od tego krokodyla, ale to jest jedyne ich źródło wyżywienia, więc zastanawiam się teraz, co zrobić. Czy kupować im kozy, żeby mieli nabiał chociaż jakiś, mogli tymi kozami handlować, czy na przykład otworzyć fabrykę masła Shera i nauczyć ich hodować te orzeszki, żeby mogli na siebie zarabiać. Jesteśmy jedynym miejscem pracy, jedynym punktem medycznym, jedynym punktem, który jest w stanie kogokolwiek przytrzymać przy życiu w promieniu 50 km. To tylko te siostry to trzymają. Życie naprawdę setek ludzi. Ale jeżeli możecie, rzućcie dzisiaj po 10 zł, albo po 5 zł, albo po 20, albo po 50, my to na pewno dobrze wykorzystamy. Wykorzystamy to na co? W pierwszym rzędzie muszę teraz skończyć projekt paneli słonecznych, które chciałbym zainstalować w Kasisji, po to, żebyśmy wreszcie nie musieli wydawać pieniędzy, które ludzie dają na prąd. Słońce akurat w Zambii mamy pod dostatkiem. Wystarczy, że zrobimy te panele, rachunki spadną do tego poziomu, że będziemy mogli spokojnie te pieniądze, które dostajemy, inwestować w to, w co naprawdę chcielibyśmy inwestować, a nie natykać kasę operatorowi. To jest bardzo nie sexy projekt. To jest bardzo nie glamour projekt. To jest bardzo nie chwytający za serce projekt, bo każdy powie, no tak, na karetkę dam, na jedzenie dla dziecka dam. Super, daj. Ale ja na pewno zrobię z tego użytek. Ale teraz potrzebuję też kupić te kolejne panele, żebym mógł wreszcie uwolnić te pieniądze na leki, na wyjazdy, na wycieczki itd. I tak dalej. My myśleliśmy na przykład po śmierci Franka, że przecież my karmimy te dzieci, my je staramy się edukować, my je nawet na studia teraz wysyłamy. Nazbieraliśmy chłopakowi 40 tysięcy na studia medyczne w Polsce w ciągu tak naprawdę tygodnia. Taki jest ruch u nas na Facebooku, tak ludzie się do tego garną. Tam się już rodziny jakieś kasysi zaczynają tworzyć, jakiś ruch społeczny wokół tego. Myślę, że uda nam się na te panele zebrać, żebyśmy mogli na przykład uchwalić jeszcze bardziej fundusz marzeń. No bo co z tego, że my te dzieci karmimy? Chcielibyśmy je też do tego świata, Zambii, wodospadem Wiktorii, pokazać im, że mogą marzyć, odświeżyć krajobraz. Ja tutaj w Polsce już kończę, już naprawdę kończę, już ten list pasterski do końca. Ludzie często mi mówią, no tak, ale dlaczego nie pomagasz dzieciom w Polsce, przecież w Polsce jest tyle biedy, a po co jeździć do Zambii? Ostatnio nawet miałem takiego człowieka na jednym spotkaniu, który mówił, no tak, bo pan teraz szuka sobie tej egzotyki, jeździ, tam jest taka kolorowa, egzotyczna bieda, to jest wszystko takie barwne, a u nas jest taka szara bieda, takie nieszczęście. Ja do niego mówię, zaraz, skąd pan wie, że jest ta szara bieda i to nieszczęście i te dzieci budują? No widziałem, sam widziałem głodne dzieci. Ja mówię, pan widział głodne dzieci, pan siedzi na spotkaniu ze mną i przychodzi, pan marnuje, pan czas zamiast te dzieci nakarmić, pomagasz temu, kogo spotkałeś. Jeżeli pomagasz człowiekowi, którego masz obok siebie, chwała ci za to.
Ja nie proszę was o to, żebyście oddali wszystko, albo żebyście przestali pomagać innym. Podzielcie się choćby uśmiechem z nami, bo jeszcze ten uśmiech macie i on nic nie kosztuje. O to tylko was proszę. Jeżeli zostało wam jeszcze 5 zł, dajcie te 5 zł. Ja powiedziałem jeszcze, słuchaj, przyjedź do mnie do Zambii, zobacz jak umierają moje dzieci, zobacz jak kolorowo umierają, jak egzotycznie, jakie to jest niezwykle fantastyczne doświadczenie. I oczywiście facet się zamknął, bo co mógł powiedzieć? Człowieczeństwo nie zależy od odległości, od miejsca zamieszkania, ode mnie, tak? Człowiek, który mieszka 5000 km ode mnie, nie jest mniej człowiekiem niż człowiek, który znajduje się tutaj, dzisiaj, teraz przy mnie. To jest taki sam człowiek, z takimi samymi marzeniami, samymi pragnieniami. Uwierzcie mi, drodzy i kochani, że większość ludzi, których ja spotykam w Zambii, zamieniłaby się na naszą biedę z pocałowaniem ręki natychmiast. Bo ich bieda to jest naprawdę bieda, która prowadzi do śmierci. Nasza bieda to jest niedostatek. Ale ich bieda to jest coś, co prowadzi do zgonu, do śmierci, do tego, że nie będzie wieczora, że nie będzie przyszłych dni. Nie jesteśmy biednym krajem, bo nie może być biedny kraj, w którym najbardziej oglądane programy to show kulinarne. No to jest się po prostu nawzajem wyklucza. Ludzie, którzy oglądają, jak inni ludzie udziwniają i upiększają swoje potrawy, to nie jest budujący kraj. My naprawdę mamy szansę podzielić się z innymi i zasiać dobro w miejscu, o którym dowiecie się dużo, może za życia, a może po śmierci. Jak pójdziecie na tamtą stronę i zobaczycie, jak te dzieciaki podbiegną do was, którym tutaj pomagaliście i powiedzą dzięki, że zauważyłeś we mnie człowieka. Dzięki za te twoje 5 zł kas na całe życie albo na 10 zł, ale zrobiłeś dla mnie coś fantastycznego. Mamy taką dziewczynę u nas na Facebooku, która pisze: Jezu, jak ja się cieszę, że wreszcie znalazłam fundację, gdzie taki bieda dobroczyńca jak ja, którego stać na dychę miesięcznie, może się poczuć, jakby był milionerem. Mam nadzieję, że nawet ci, którzy nie mają tej dychy, poczują się u nas, jakby byli milionerami, niech zobaczą uśmiech naszych dzieciaków. Nie będę więcej gledził, bo ci ludzie za pięknie śpiewają, żeby słuchać choćby przez sekundę dłużej mojego żałkulenia słownego. Wejdźcie na naszą stronę, weźcie ulotki, poczytajcie, zobaczcie. Będą chodzili chyba wolontariusze i zbierali tutaj do przed to się z nami podzielcie, a to zaraz jadę w czwartek do Zambii, to zawiozę. Wszystkiego dowiecie się z internetu. Jesteśmy najbardziej zinternetyzowaną chyba fundacją w tym kraju. A ja jeszcze chciałem wam podziękować serdecznie za to, że jesteście i że mam taki wspaniały czas tutaj z wami, bo to... Mój Boże, powiem szczerze, no myślałem sobie, przyjadę na warsztaty gospel, no się prawda, tak? I coś się będzie działo. Że tu naprawdę przekonuje się, że jak człowiek jest sam, to nic nie może. Ale w momencie, w którym są z nim bracia, jest z nim Jezus, to nagle okazuje się, że całość zaczyna być czymś więcej niż sumą części. Że razem możemy zrobić tyle, oni zaśpiewać, a my zrobić w Cassisi, a wy zrobić gdzieś w swoim świecie, że nigdy żaden z nas pojedynczo nie byłby w stanie tego osiągnąć. Jeszcze raz wam z całego serca dziękuję, przepraszam, że tak przynudzam, ale ja tak mam po prostu, że mam osobowość agresywną, jak zawsze gadać, to wjeżdżam na mocno i nie wiem, którym zjazdem.